Z wykształcenia jest socjologiem, pedagogiem i religioznawcą. Od lat zainteresowany zagadnieniami związanymi z głęboko pojętą naturą ludzką, a zwłaszcza z czynnikami wpływającymi na to, jacy jesteśmy i jacy możemy być. Przez ponad 30 lat bada i studiuje wiedzę przekazaną człowiekowi przez dawne systemy filozoficzne, religijne, hermetyczne i ezoteryczne. Odkrywca, którego celem jest łączenie rozumu i intuicji, pasjonat odkryć fizyki kwantowej, tajemnic, przesłań świętych ksiąg, symbolicznych przekazów zawartych w mitach, legendach i baśniach wszystkich kultur. Pan Marek Taran, bo o nim mowa, jest gościem dzisiejszego spotkania w studio Czasu i Przestrzeni. Porozmawiamy dziś na temat świadomości w nas. Witam pana serdecznie, panie Marku. Witam wszystkich. Jak daleko socjologowi do zagadnień ezoterycznych? Czy można łączyć te dziedziny? Jeśli tak powiedzieć ogólnie o socjologach czy socjologii, to powiem szczerze, że chyba jednak dość daleko, bo to, czym się zajmuję, jest raczej na drugim biegunie nauki przeciwko pozorowaniu. Ale jeśli chodzi o mnie, to było bardzo blisko, dlatego że zanim podjąłem studia socjologiczne, to jednak moją pasją jako młodego człowieka było poszukiwanie też wiedzy w systemach pozanaukowych, w takich systemach, o których pan tu wspomniał, bardziej ezoterycznych, hermetycznych, tajemnych. Także mnie akurat było bardzo blisko, bo powiem szczerze, że te zainteresowania są pierwotne wobec studiów, które podjąłem i mojego tego głównego zawodu. Pod koniec i na przełomie wieków, w których my żyjemy, XX i XXI, to co wydawało być może paradoksalne, dwa bieguny, mistyka i nauka, połączyły się. Ja kiedyś byłem dawno temu na takim seminarium z fizyki kwantowej, które nazywało się w sposób taki mistyka fizyki kwantowej, a więc to co wiedziały dawne systemy, hermetyczne, filozoficzne, ezoteryczne, dopiero teraz jest odkryciem fizyki kwantowej, biochemii, neurofizjologii, genetyki. A więc jednak mimo pozornych różnic czy sprzeczności okazało się, że da się to połączyć. Wiele mają wspólnego. Panie Marku, czym jest świadomość? Po co ona nam jest potrzebna? No właśnie, jeśli by zadać takie pytanie, z czym nam się kojarzy świadomość, to prawdopodobnie jednak z głową, tak, i mózgiem. Świadomość jest, jej fenomen według mnie polega na tym, że to, co już odkrył Freud, że część świadoma naszego umysłu czy postrzegania, jak on sam powiedział, jest czubkiem góry lodowej. Fenomen świadomości polega na tym, że większość rzeczy mamy gdzieś ukrytych w sobie, nieświadomych, wypartych. Prapamięć o naszym istnieniu jest ogromna, nawet jeśli weźmiemy jedno życie pod uwagę. Przeczytałem niedawno w jakimś bardzo naukowym czasopiśmie, co nawet mnie zaskoczyło, że człowiek odbiera na sekundę 11 milionów wyrażeń. Jeszcze raz czytam, 11 milionów wyrażeń. Mózg musi podjąć funkcję filtru i przyjmuje jakby do świadomości 40 tylko wyrażeń. Co dzieje się z pozostałymi? Gdzieś jest, w nas. A więc fenomen świadomości to przede wszystkim absolutna prapamięć każdej chwili, którą przeżyliśmy. Łącznie z zapachem, który wtedy odczuliśmy, z tym, co słyszeliśmy. Świadomość jest nam potrzebna pewnie do takiego poruszania się w rzeczywistości trzeciowymiarowej, ale jest o wiele większym fenomenem. Dlatego, że jeśli posiadamy prapamięć wszystkiego, co przeżyliśmy, to jest pytanie oczywiście, gdzie jest nasz początek? Czy przy narodzinach naszych fizycznych? Jeśli nawet odrzucimy jakieś teorie o reinkarnacji, a może nasz początek jest przy poczęciu tak zwanym? A więc to jest to, co najbardziej mnie chyba fascynowało od lat. Ale mówiąc o świadomości, wiele starożytnych kultur mówiło nie tylko o świadomości umysłu czy mózgu. Mówiło także na przykład o świadomości serca, czy mówiło o świadomości ciała. My może niestety koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tej świadomości umysłu i to w bardzo znikomej części, tak? Niby
Naukowcy mówią, że my wykorzystujemy 7% mózgu. Co by się stało, gdybyśmy wykorzystali 100% mózgu? Jakimi zdolnościami byśmy się posługiwali? No właśnie, zastanawiałem kiedyś nad tym, jakie to mogą być te właściwości, bo być może one są już, ludzie się posługują być może tymi właściwościami, a nie są one zaliczane do takich typowych dla pracy mózgu, tak? Telepatia. Te funkcje mogą być już używane przez niektórych ludzi, u każdego jakiś inny, prawda? I każdy ten procent w każdym mózgu jest w innych procentach wykorzystywany. A więc to, o co pan pytał na początku, to jest następny fenomen świadomości, o którym można było mówić bardzo długo. A więc to, co jest określane nawet w nauce oficjalnie teraz jako zdolności parapsychiczne czy paranormalne. W dawnych systemach jest to nazywane moce mistyczne, tak? I ludzie od prawieków posługiwali się tymi mocami na ogromną skalę. Czy dzisiaj nimi się posługują? I znów możemy troszeczkę nawet powrócić do tego, o co pan pytał. Czy to, jeśli powiemy telepatia, jasnowidzenie, jasnosłyszenie, wychodzenie poza ciało, czy jest to obce nauce? Absolutnie nie. Dlatego, że największe instytuty badawcze, naukowe na świecie, które niestety często są związane z koncernami wojskowymi czy wywiadem wojskowym, od dawna wykorzystują fenomen szpiegostwa parapsychicznego. A więc jakie to jest szpiegostwo? Jeśli pan albo ja spontanicznie wyszlibyśmy poza ciało i nie wiedzieliśmy, o co chodzi, tak jak słynny Amerykanin Monroe, który założył słynny instytut badający ten fenomen, na pewno byśmy mieli pokusę pójścia gdzieś, bo jeśli byśmy zobaczyli, że oto raptem potrafimy przeniknąć ścianę sąsiada albo jakiejś instytucji, to z ciekawości byśmy sobie podróżowali. I on, który spontanicznie wychodził z ciała, był wychowany w rodzinie bardzo naukowej, zaczął sobie robić takie eksperymenty, ale pewnego razu powiedział, a cóż by się stało, kiedy ja bym teraz sobie tak prosto do Białego Domu na jakąś naradę, czy to jest możliwe? Ponieważ wchodził wszędzie poprzez to, co nazywamy ciałem astralnym, to dowodem na to, że nauka o tym od dawna wie i instytucje rządowe, jest to, że kiedy on chciał wejść do Białego Domu ciałem astralnym, natknął się na tak zwanych ochroniarzy astralnych, tak? Czyli Amerykanie i Rosjanie od dawna wykorzystują w różny sposób zdolności paranormalne. Czy są pewne instytucje, które rozwijają je? My być może nie pamiętamy, że jako dzieci mogliśmy przejawiać pewne zdolności. Czy dziecko, które mówi, że widzę ducha, czy widzi coś, rodzice mogą to albo bagatelizować, albo nie daj Boże, mogą uznać, że to jest objaw nienormalny, czyli chorobliwy, i dlatego u nas to może szybko zanikać. A więc ja uważam, że to jest następny niesamowity fenomen świadomości, tak? Że ludzie, którzy rozwijają, tak jak na wschodzie, moce trzeciego oka, że oni zaczynają postrzegać więcej kolorów, więcej wymiarów, więcej słyszą, widzą te fale, których my nie widzimy, na przykład fale radiowe i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest coś niesamowitego, co znów nie jest tylko, tak jak się ludziom wydaje, kwestią mistyki, ale jest też absolutnie w mocy nauki. No bo pojawia się pytanie, jeżeli nie to, to co mogłoby być tym pozostałym pulą nieodkrytą? Właśnie. Prawda? Panie Marku, jak pan uważa, kim my jesteśmy, ludzie? Pytanie po prostu tak zwane egzystencjalne, które ludzie zadawali sobie od wieków, tak? Na pewno, mówiąc najogólniej, jesteśmy według mnie oczywiście istotą wielowymiarową. A więc posiadamy to ciało fizyczne, ale posiadamy też pewien układ energetyczny. Posiadamy coś, co w dawnych systemach nazywane było duszą. To pojęcie, zdaję sobie sprawę, że trochę trąci myszką, ale według mnie jesteśmy potężną energią. Energią światła o nieograniczonych możliwościach, która bardzo, bardzo długo wędruje poprzez różne wymiary i przybiera sobie różne, tak jak mówili na wschodzie, ubrania. W tej chwili nasze ciało fizyczne jest pewnym ubraniem czy wehikułem w tym celu, aby dusza czy duch mógł się przejawić w pewnych niższych gęstościach i podróżować. A więc jesteśmy potężną, potężną energią o nieograniczonych zdolnościach,
które czy zatraciliśmy, czy też ktoś przed nami ukrywa wiedzę o nas samych, co jest już takim w ogóle odrębnym tematem. Dlatego sięgając do dawnych tradycji w mądry sposób, możemy zacząć odbudowywać nie tylko wiedzę o sobie, ale spraktykować to, kim naprawdę jesteśmy. Nieograniczoną mocą, dla której nie ma żadnych przeszkód. Według dawnych tradycji jesteśmy jednym z największych fenomenów, jaki został utworzony na wielu, wielu ścieżkach ewolucji w wielu wymiarach. Patrząc dzisiaj na naszą planetę i na nas w lustrze, czasami możemy się gorzko roześmiać, tak? Co to za fenomen, który 3 miliardy nas żyje na granicy ubóstwa, ciągłe konflikty, wojny. Ja uważam, że ta wiedza, no według mnie dość celowo została przed nami ukryta, ale my ją zatraciliśmy. Być może nadchodzi czas, że powoli zaczniemy sobie przypominać. Odkryjemy swoje moce, które pochodzą nie tylko z umysłu, ale pochodzą głównie z fenomenu naszego serca. No ale wtedy, panie Marku, może się okazać, że człowiek stanie się bardzo niebezpieczny, a przecież żyjąc w systemie, każdy jest do czegoś potrzebny. Czy człowiek staje się niebezpieczny, kiedy się wyzwala? O to pan pyta? No tak, no bo już nie będzie można kierować masami ludzi. Otóż tak? To. Dlatego ja wspomniałem o tym i to jest taki temat, który może warto kiedyś podjąć, jeśli pan tak uzna w osobnym w jakimś programie, ale jeśli my według dawnych ezoterycznych jakiejś wiedzy posiadamy olbrzymią moc, to dlaczego my nic o niej nie wiemy? Ja o tym wspomniałem przed chwilą, że to jest moje osobiste zdanie, że jest to celowe, że ktoś chce przed nami to ukryć, dlatego że najogólniej, jeśli ktoś jest nieświadomy, to łatwiej nim manipulować. Jeśli on zdobywa pewną świadomość, a dodatkowo pewną moc, przestaje być niewolnikiem. No na tym właśnie chyba to polega. Jak pan uważa, w którym kierunku powinien iść współczesny człowiek? Na co powinien zwrócić uwagę i na ile obecne czasy pozwalają nam na rozwój, tak? Bo chyba ten rozwój jest najważniejszy. Powinniśmy iść indywidualnie i bardziej globalnie w kierunku serca. Co to oznacza? Że jesteśmy cywilizacją umysłu. Może nawet jak nie rozwinęliśmy tych zdolności, o których wspomnieliśmy, być może takie rozwinięcie zdolności dla ludzi, którzy nie otworzyli swojego serca, by było bardzo, bardzo niebezpieczne. Z jednej strony prowadziłoby naszego wyzwolenia, ale z drugiej strony, jeśli zaczniemy się posługiwać pewnymi zdolnościami w sposób egoistyczny, to doprowadzi to do autodestrukcji czy destrukcji. Ja uważam, że nasza cywilizacja powinna przystopować, stanąć i skierować się do tych wartości, które prezentuje ludzkie serce. My postawiliśmy bardzo na mózg lewopółkulowy, na racjonalizm, na wykształcenie, na to, co rozwija nasz mózg, natomiast zapomina się o bardzo, bardzo prostych ludzkich wartościach, jak dobrze pojęte współczucie, bezinteresowna pomoc, wrażliwość, empatia, dobrze pojęta troska o każdą istotę, nie tylko innego człowieka, ale o każde zwierzę, o każdą roślinę. Powinniśmy powrócić do pewnych takich koncepcji, które czasami pojawiają się, czasami są utopijne, ale to, co reprezentowały tak zwane kultury etniczne, jak na przykład Indianie, czy dawne ludy Polinezji, czy ludy Syberii, gdzie świat dla nich jawił się jako jedność wszystkich istot, które posiadają tą samą cząstkę duchową. Tylko teraz ja muszę panu wejść w słowo, jak pogodzić jedno z drugim, bo na tamte czasy można było sobie pozwolić na szamanizm, prawda? A teraz jednak świat, który nas kształtuje, no jednak to jest pewnego rodzaju cofanie. No nie jest to cofanie, ale jak złapać tą równowagę, tak? Żeby wykorzystać to, co wykorzystywali pradawni w obecnej chwili, a jednocześnie nie być postrzeganym za dziwaka, za wariata. To jest cena, jaką się płaci na początku za powrót do swojego serca. Ja uważam, że nasza cywilizacja
czy taki system socjologiczny, obyczajowy na pewno nam tego nie ułatwi. Tu ma pan całkowitą rację, że raczej nas pcha się w kierunku tego, co nazywamy ukrytą konkurencją, tak, współzawodnictwem, wyścigu szczurów, o którym dużo mówiono w latach 60. Ten wyścig szczurów jakby nadal jest, tak? I proszę zauważyć, że preferuje się jednak te wartości intelektualne, umysłu. Sam testy IQ, tak, przy przyjęciu do koledżów czy na wyższe uczelnie, masz się wykazać inteligencją, a to, czy jesteś człowiekiem wrażliwym, o dobrym sercu, nawet nie wiem, czy schodzi na dalszy plan, czy w ogóle się nie liczy. Jest to trudne. W tym, co obecnie nazywamy Matrixem, jest to trudne. I w pewnym momencie my zmierzymy się z czymś, co jest dla nas jakby murem nie do przebicia. I będziemy stawiani przed taką decyzją, że tradycyjnie pojęta kariera w sensie matrixowym, bycie mocnym, ten, który potrafi odnaleźć się na rynku, który jest twardy, czy jednak powrót do tego, co nazywamy sercem. Ja uważam, że jest to bardzo, bardzo indywidualna droga i decyzja, tak, że być może ogrom tych informacji, które my dostajemy, szczególnie młodzi ludzie, poprzez mass media, dzisiaj poprzez internet, komputery, że oni są zalewani tym, że ciężko im się będzie odnaleźć, kiedy będą właśnie... Wrażliwość może być postrzegana za słabość, tak? Za miękkość. Trzeba być twardym. I skąd czerpać siłę? No to jest wielkie pytanie. Obyśmy się nie zatracili też globalnie w tym, że czasami podstawowe wartości gdzieś znikają. Dlatego dobrze, że jest na przykład pan, że robi takie audycje, bo siła, proszę zobaczyć, że siła mediów, które są w rękach czasami wielkich koncernów, wielkich korporacji, tak? I to, co się pokazuje ludziom, przeraża mnie na przykład, że oglądalność w niektórych krajach, Stany Zjednoczone, te walki w klatkach, tak? Oglądalność im niesamowicie wzrasta, kiedy walczą mężczyźni. Trochę spada, no bo w końcu ludzie... Adrenalina, nudzi im się to. No więc wstawimy kobiety do klatek. Znów oglądalność wzrasta. Później spada. Przerażające jest to, że w Stanach walczą czterolatkowie, tak? Dzieci walczą w klatkach i dziewczynki małe, czyli to, co jest świętą energią żeńską w dawnych kulturach, czemu jest poddawane. Jeśli nawet jest to jakaś decyzja indywidualna, bardzo kontrowersyjna, mówiąc delikatnie, rodziców, to chyba powinny być jakieś regulacje, jeśli nie prawne, ale jakiś głos sumienia pewnych ludzi, którzy stoją gdzieś wyżej autorytetów, prawda? No jeśli my dzieci wkładamy do klatek li tylko po to, żeby nabić też oglądalność pewnym koncernom, no to jest tragedia. Ja myślę, że czasami my powinniśmy zacząć od reagowania. Nie w taki sposób pełny nienawiści, czy oburzenia, czy brutalności, ale że wiele ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, tak zwana elita intelektualna, że powinni zacząć chyba sygnalizować, że coś jest nie tak, że powróćmy, opanujmy się. Cała polityka, sfera biznesu, mówiąc delikatnie, jest brutalna. Dlatego ja się z panem zgadzam, że ciężko jest zadać sobie pytanie, jaką drogę naprawdę mam podjąć. Kiedy urodziła się moja córka, to ja mówię... Zrobię dla niej wszystko, będę ją kochał, ale zastanawiałem się, czy ja mam jej pokazać, jaką drogę. Bo mówię, jeśli ona będzie taka jak ja, który w sumie generalnie nie za bardzo potrafiłem trochę odnaleźć się w tym świecie, bo gdziekolwiek nie poszedłem, to za kulisami była, jeśli nie brutalność, to dość mocna konkurencja, tak? Życie nie wiadomo, co pisze temu kolejnemu pokoleniu, tak? Bo my sami nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Na szczęście mamy w miarę dobry okres, tak? Okres rozwoju jest w miarę pokojowo rozwiązywane są wszystkie spory, sytuacje, konflikty. Tak. Panie Marku, jak pan uważa, jeżeli mówimy tutaj o tych metodach alternatywnych, jest teraz wiele osób, mimo wszystko, które interesują się tymi sprawami. Gdzie zaciera się rzeczywistość z fantazją? Jak można traktować tutaj medycynę naturalną, tą alternatywną?
To jest to zatarcie pewnej rzeczywistości. Pamiętajcie Państwo, że trzeba zawsze być bardzo takim ostrożnym, bo to, co proponuje nam środowisko, które zajmuje się wiedzą alternatywną, trzeba zawsze patrzeć, jakie są owoce tego w moim życiu. Bo wiele ludzi, którzy zajmują się czymś, co jest niby ma nam przynieść korzyść czy pomoc w sensie czegoś nowego, alternatywnego, tak naprawdę może to być jeszcze większe oderwanie od rzeczywistości niż do tej pory sądziliśmy. Bo dokładnie nie wiem, o co pan pyta, ale bardzo łatwo jest stracić według mnie tak zwane uziemienie. Żeby zajmować się sprawami, które są poza granicami codziennej percepcji i codziennego postrzegania, jednak trzeba bardzo mocno stać na nogach. To jest taki paradoks, że dawniej mówiono, wpierw bądź uziemiony. Mhm. W sensie dosłownym. Znajdź kontakt z ziemią, energetyczny, bądź uziemiony. Bo jeśli zaczniesz zaglądać za zasłonę tego, czego nie widzą normalne zmysły, to bardzo szybko możesz odlecieć, tak? I teraz, jeśli ty zaczynasz być nauczycielem, czy nie daj Boże terapeutą, jako człowiek, który utracił w ogóle kontakt z tą namacalną rzeczywistością i stracił grunt pod nogami, to znów w zasadzie świadomie lub nieświadomie zaczynasz manipulować większą lub mniejszą rzeszą ludzi. Tak, tak, właśnie o to chodzi. Bo niby mówi się, że wszystko, co przynosi dobre efekty, to powinno się to robić. Ale czy nie jest, czasami nie robi się coś tak po omacku, że gdzie może można wyrządzić jakąś krzywdę, tak? Wiele rzeczy robi się z tak zwanego głębszego, na głębszym poziomie niedouczenia, czy z niewiedzy. Ludzie kończą 2-3 kursy 3-dniowe, tak? I zajmują się leczeniem innych. No wpierw troszeczkę uporządkuj swoje życie, tak? Czy zdobądź głębszą wiedzę na dany temat. No nie możesz się opierać czy bazować na tym, bo to jest taki niebezpieczny, tworzy się łańcuszek, że człowiek, który pojechał na jakiś kurs 3-dniowy związany z jakąś tam energią, no nie będę wymieniał nazw, ukończył następny 3-dniowy, czyli ma 6 dni jakiegoś przygotowania, on uczy następnych. I na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby w tej dobie takiej mądrze pojętej krytyki oficjalnej nauki czy oficjalnej medycyny, żeby znów nie przegiąć w drugą stronę, tak? Że o wiele więcej krzywdy może wyrządzić ktoś taki, kto zajmuje się czymś alternatywnym, a nie ma ku temu odpowiedniej wiedzy czy predyspozycji, kieruje się głównie albo po prostu chęcią zdobycia bardzo szybko pieniędzy, albo tym, żeby podbudować swoje ego, to jest niebezpieczne. Ale jak przed tym przestrzec ludzi, to jest bardzo ciężko. Tak. Człowiek, szczególnie, bo zauważcie Państwo, że to człowiek, który jest w potrzebie, czy jest na dole, on czasami się chwyta brzytwy. Tak. On nie ma racjonalnego oglądu, nie potrafi patrzeć, do kogo idzie. Mhm. Jeśli ktoś do mnie dzwoni i mówi, wie pan co, natychmiast potrzebuję, słyszałem, że pan robi jakieś sesje regresingowe, ja chcę przyjść. Ja mówię, spokojnie, przecież pani mnie nie zna. Pierwsze spotkanie jest po to, że pani przychodzi, wczuwa się, może nie umysłem, bardziej tym, co nazywamy sercem. Porozmawiajmy i tak dalej. Nie mam czasu, ja już chcę od razu położyć się gdzieś, niech pan mi zastosuje. Ja mówię, nie, to nie na tym polega. Często manipulacja polega na tym, że manipuluje się ludźmi słabymi, prawda, którzy potrzebują pomocy. Jest bardzo wąska granica, to co pan zaczął mówić, od takim odrealnieniem, ale też jest bardzo wąska granica między pomocą a przemocą. Że ludzie często, którzy pomagają w sposób niewłaściwy, tak, czasami to wynika z niewiedzy, pierwszy efekt jest dobry, widoczny, ale później dzieją się różne rzeczy, które dla tego człowieka... Dlatego ja zawsze wszystkich Państwa namawiam do tego, że jeśli już gdzieś idziesz, staraj się troszkę poczuć tego człowieka, tak? Popatrzeć na niego, zobaczyć, kim on jest, co on mówi.
jak on sobie radzi w życiu. To nie chodzi o to, że każdy lekarz czy terapeuta ma być ideałem, nie. No ale nie może w jakiś sposób radykalny odstawać od przyjętych kanonów społecznych, czy też bazować... To, co sam mówi, tego nie stosuje, tak? Ani nie czasami widać tacy tego ludzie, wie pan co, niestety bazują na pograniczu pewnych dewiacji takich umysłowych. Tak zakładają jakieś tam ośrodki, kliniki, są szamanami, uzdrowicielami. Ja myślę, że tu jest potrzebny jednak zdrowy rozsądek, tak? Tak popatrzeć na tego człowieka, zastanowić się. I też odczucia swoje sprawdzić, jakie odczucia ta dana osoba ma na nas, jaki wpływ. Tak, tak? To jest ważne. Na wykładach porusza pan temat portali energetycznych w ludzkim ciele. Proszę, panie Marku, o krótkie rozwinięcie tematu. Ja wiem, już widzę tutaj po panu, że to jest bardzo szeroki temat, ale tak pokrótce. Co to są te portale energetyczne w ludzkim organizmie? Więc zacznijmy może ogólnie od tego, co to jest portal, tak? Tak jakby tłumaczyć dla Kubusia Puchatka, który nie lubi skomplikowanych słów i tak dalej, bo mówi, że jest misiem o bardzo małym rozumku. Portal generalnie pochodzi od słowa francuskiego la porte, czyli drzwi. A więc portal jest pewnymi drzwiami. Są to drzwi do innych wymiarów. Czy nauka by powiedziała, o panie Marku, co pan wygaduje? Tego typu rzeczy są właśnie odrealnione, oderwane od rzeczywistości. No absolutnie nie, dlatego że wiele eksperymentów naukowych nosi nazwę Gwiezdne Wrota. Tak? Ten film science fiction, jako film fabularny czy serial, który leciał, ma wielkie podstawy naukowe. A więc portal jest przejściem do innego wymiaru, równoległego, do jakiegoś innego systemu, na przykład gwiezdnego, bez potrzeby budowania skomplikowanych urządzeń typu wahadłowce, rakiety i tak dalej. A więc takich portali jest bardzo wiele na Ziemi, które prowadzą do innych wymiarów. Te wymiary mogą być kosmiczne lub mogą być to wymiary niedostrzegalne przez naszą percepcję na Ziemi. Lub mogą to być potężne wymiary, które prowadzą gdzieś do podziemnych miast światła i tak dalej. I analogiczne portale są w ludzkim ciele. Dosłownie, że my poprzez pewne miejsca w naszym ciele możemy podróżować do równoległych wymiarów, do równoległych czasoprzestrzeni. Gdzie są takie miejsca? Najważniejszym portalem w naszym ciele jest nasze serce. Kobiety dysponują drugim, najpotężniejszym portalem, jaki kiedykolwiek został stworzony na jakiejkolwiek ścieżce ewolucyjnej. Kobiecym portalem jest łono kobiet. Stąd, skąd pochodzi wszelkie życie, czyli jeśli życie, przyjmijmy, że jest energią, umownie kiedyś nazywaną duszą, skądś przychodzi, to łono kobiety jest jakby też drzwiami w drugą stronę, co wiedziały wszystkie systemy typu na przykład tantra, która w bardzo wykrzywiony sposób jest pojmowana na Zachodzie, tak, jako jakieś pozycje seksualne czy przyjemność seksualna. Tantra jest właśnie drogą do podróży do innych wymiarów. Czyli kobieta, która pozna swoją moc, ona może w czasie tego, co nazywamy uniesieniem miłosnym, ekstazą, zabrać nas w taką podróż. A więc w naszym ciele są po prostu przejścia do innych wymiarów. Podobno największym takim naszym portalem jest serce, które bezpośrednio prowadzi tam, skąd jesteśmy. Umownie nazywamy to Bogiem, źródłem, światłem. Czyli powiedzmy, że załóżmy, że poprzez seks można się przedostać do innych światów za pomocą zmysłów, poprzez serce do świata miłości. Dobrze to interpretuję? Jeśli powiemy, że poprzez seks się dostaniemy, to zaraz słyszę ten hura optymizm słuchaczy i wszystkich ludzi. Seks, energia seksualna może być albo energią, która nas wznosi do światła, ale najczęściej pełni rolę absolutnie destrukcyjną. My nie znamy tajemnicy energii seksualnej i dla nas jest, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, że raczej zamiast podróży do światła pogrąża nas w ciemności czy destrukcji, co odbiera nam siły, moc, światło. Także tu trzeba być ostrożnym, tak? Dopiero podniesienie energii seksualnej do poziomu serca otwiera obydwa te portale. Samo pożądanie bez głębszego uczucia prowadzi do destrukcji.
No tak, bo próbowałem sobie wyobrazić, w jaki sposób możemy się przedostawać do tych innych światów, prawda? Powiedzmy na poziomie serca, tak? Jak sobie to można byłoby wyobrazić? Jak każdy ze słuchaczy mógłby to wyobrazić? Jaki to jest połączenie? Serce, wbrew temu, co dotychczas sądzono, nie jest jakby pompą, tak? Tylko posiada 7 rodzajów mięśni, każdy mięsień jest inny i serce tworzy coś, co jest wirem spiralnym, wirem. To jest największa tajemnica jakby naszego serca. Ten wir jest, tak mówiąc naukowo, on jest implozyjny. To znaczy, że prowadzi do środka. A więc kiedy umiemy podnieść częstotliwość serca, co jest na przykład związane hormonalnie z grasicą, a najogólniej kiedy wejdziemy w stan miłości bezwarunkowej i zastosujemy pewne takie, no to się nazywa metody czy techniki, tak, ale tylko i wyłącznie oparte na miłości, to możemy wytwarzać w swoim sercu potężny wir, Panie Marku, ale ja muszę panu, przepraszam, muszę panu przerwać i zapytać, bo jak sobie wyobrazić wir, skoro serce ma komory, ma przedsionki, ma zastawki, a mówi pan o wirze? Tak, dlatego, że istnieją dwie rzeczywistości, tak? Rzeczywistość fizyczna i rzeczywistość energetyczna. Nauka bazuje tylko na rzeczywistości fizycznej, czyli jeśli dla lekarza powiemy, że serce jest czwartym czakramem, stosując terminologię wschodu, no to on powie, że to są bzdury, w to nie wierzy. Dlatego wir oczywiście jest na poziomie energetycznym. Ale jeśli poprosimy tego lekarza, żeby przeczytał współczesne teorie fizyki kwantowej, czyli teorie strun i teorie membran, to głównym założeniem fizyki jest to, że wpierw istnieje rzeczywistość energetyczna, na nią nadbudowana jest rzeczywistość fizyczna. Dlatego naukowcy oczywiście będą zaprzeczać temu, co mówię. Ten wir istnieje poza percepcją naszych tak zwanych trójwymiarowych zmysłów. Tak? Trzeba rozwinąć pewną głębszą zdolność widzenia, czy tak naprawdę czucia. Czyli co, najpierw jest energia, potem jest życie? Najpierw jest energia. My wpierw jesteśmy energią, o tym już dzisiaj wspominaliśmy, tak? Która ogólnie określona jest światłem, czyli wpierw jesteśmy energią, później dopiero przyjmujemy ciało fizyczne. Wpierw budujemy swoje ciało energetyczne, tak jak pokazali na wschodzie, na przykład 7 czakramów. Na to nakładamy na przykład ciało mentalne, emocjonalne, a dopiero później jest fizyczne. A jak pan uważa, czy może tak być, że życie to jest taka krótka chwila w świecie energii, a ono musi się dopełnić w świecie fizycznym? Czy to... Zastanawiał się pan kiedyś nad tym? Czy coś takiego może być? Cały czas się zastanawiam nad tego typu rzeczami. Że może wszystko już jest tak naprawdę przewidziane, to co się wydarzy. Już się stało w świecie energetycznym, a my teraz to wypełniamy fizycznie. Jest coś takiego, jest coś takiego. Panie Marku, jak to jest z reinkarnacją? Teoretycznie tak wiele i tak niewiele o tym wiemy. Czy są jakieś przesłanki na udowodnienie istnienia kolejnych wcieleniach? Czy w ogóle to kiedyś będzie można udowodnić? To jest taka klasyka. Klasyczna jest taka postawa, że wszyscy, którzy wierzą w reinkarnację, przytoczą mnóstwo dowodów na to, że ona istnieje. Ci, co nie wierzą, przytoczą mnóstwo dowodów, czy zaprzeczą, że nie są to dowody naukowe i tak dalej, i tak dalej. Ja śledząc to od 15 roku życia, czyli już bardzo długo, tak jest, że niektórzy pokazują, że, nie, że spór jest o nic, bo nie ma czegoś takiego. A drudzy mówią, tak, nie ma żadnego sporu, bo inkarnacja jest podstawą naszej egzystencji. Czy istnieją jakieś dowody? No to pana nie. Zdaniem. Niektórzy przytaczają, że takim dowodem jest podróż do innych wcieleń, tak? Ja byłem przekonany zawsze, że istnieje inkarnacja, natomiast zdanie moje osobiste zmienia się o tyle, co tak naprawdę inkarnuje. Czym jest ta część, która inkarnuje, tak? Bo niektórzy myślą, że to jesteśmy my, tacy jak tutaj siedzimy i tak dalej. Ale ja troszeczkę tak jakby... Nie było to moim głównym celem, ale jak ja prowadzę terapię psychosomatyczną i chcę odkryć przyczynę jakiejś dolegliwości głębszą, to robię komuś relaks, tak, żeby cofnąć go do dzieciństwa, do wypartych treści dzieciństwa. I bez żadnej sugestii z mojej strony, tak, w stanach relaksu ludzie zawsze opowiadają mi przedziwne rzeczy. Tak. Ja pytam, no więc gdzie ty jesteś? Ile masz lat? I wtedy oni sami, to mnie kiedyś zastanowiło, że ja chciałem ich cofnąć do dzieciństwa,
czy do porodu, który czasami jest traumatyczny, a oni opowiadają, że są tu, tu, tu i tak dalej. I przez wiele lat miałem dziesiątki, setki tego typu informacji, czy to jest dowód na inkarnację. Jako dowód tego nie można traktować, prawda? Bardziej dowodem było, że pewne grupy ludzi, w których ja się obracałem, czasami to było później robione z ciekawości. Wiecie Państwo, jak jest, tak? Że ja potrafię kogoś prowadzić w stan relaksu, a więc pewne grupy ludzi, umówiliśmy się, że nie będą informować siebie, co przeżyły, a tak jakby pewne grupy ludzi opowiadały o tych samych wydarzeniach z poprzednich egzystencji, w których uczestniczyły, tak? Tak jakbyśmy kiedyś już byli razem, coś tam przeżywali, robili i znów gdzieś spotykamy się po to, żeby coś dokończyć, naprawić. Dla mnie osobiście było to pewnym dowodem, że ludzie opowiadają identyczne wydarzenia. Jest to oczywiście grupa znajomych, którzy nie dzielili się tym po sesji, i czuję, że bardzo wiele z nas jako energia jest związanych w dobrym sensie tego słowa z sobą. To życie przecież by było chyba absurdalne, jeśli by było ograniczone do jednej bardzo krótkiej egzystencji, która czasami kończy się bardzo wcześnie, tragicznie. Jaki by miało sens nasze istnienie w takim układzie? Jaka byłaby, powiedzmy, sprawiedliwość, chociaż mówi się, że sprawiedliwości nie ma, ale gdyby głębiej na to popatrzeć. Jaka byłaby tutaj rola tego, który ogólnie we wszystkich religiach nazywany jest Bogiem, tak? Mhm. Jeśli by jak błysk zapałki nas jednego zapalał, gasił, tak. Mhm. I także chyba jest coś więcej, że jesteśmy energią, która wędruje i ma pewne zadanie, którego sobie nie uświadamiamy, ale wnikając w siebie głębiej, możemy prawdopodobnie to odkryć. Podróżuje Pan po Europie. Jaki jest Pana cel podróży, bo skądinąd wiem, że cel nie jest taki jak dla większości. Które kraje poleciłby Pan odwiedzić? W Europie pierwsze miejsce Francja. Później mała przepaść i pozostałe kraje. Oczywiście jedną z moich wielkich miłości jest Francja, dlatego tak żartuję, że polecam ten kraj. A więc moje podróże są związane klasycznie z chęcią przygody, po prostu czasami wypoczynku, zobaczenia ciekawych miejsc, poznania innych ludzi, innych tradycji, ale przede wszystkim są związane z tą pasją, o której wspominamy. Poszukiwaniem przekazów dawnych systemów ezoterycznych, hermetycznych, dawnych tajemnic, tajemniczeń, rytuałów. A więc Francja jest krajem tak fascynującym, że oprócz piękna, przyrody, niezwykle ciekawych ludzi, gdziekolwiek człowiek się nie ruszy, napotyka jakąś tajemnicę, tak? Ja generalnie jestem troszkę takim innym duchu wychowany i obiekty sakralne jako takie za bardzo mnie od dziecka nie interesowały, dopóty nie zacząłem czytać, że katedry templariuszy są pewnym fenomenem, absolutnym fenomenem energetycznym i spełniają rolę portali międzywymiarowych, czyli bram, czy jakaś budowla postawiona w XI-XII wieku może być bramą do innych wymiarów. A więc to mnie tak zafascynowało bardzo dawno temu. No ale jak to temu rozumieć, panie Marku, jeżeli ja muszę panu tutaj przerwać. Jak to my możemy rozumieć, którzy nie interesujemy się tym tematem, tak? Jak możemy wejść w inny wymiar? Coś tak bardziej zrozumiale. No tak jak są drzwi z tego pokoju na korytarz, tak samo wchodzimy z jednego wymiaru przez drzwi do drugiego wymiaru. Nie ma nic prostszego generalnie. A co jest w tym drugim wymiarze? Nasza wyższa część, inne istoty, inne energie, my sami na innym poziomie, to co niektórzy ludzie opowiadają jako iluminacja, dostrzeganie obecności Stwórcy, Boga, niesamowitej bezwarunkowej miłości, jedności, sprawiedliwości. I wtedy ludzie jakby przechodząc do innych wymiarów bardziej widzą sens swojej egzystencji tutaj, tak? Mówią, już wiem dlaczego jestem i tak dalej. A przejście tam, o ile przez nasze ciało właśnie jest trudne, bo my zatraciliśmy pewną wiedzę, dlatego templariusze w bardzo określonych miejscach na Ziemi wybudowali bramy do innych wymiarów. I one nie tylko spełniają funkcję sakralną,
tak jak do dzisiaj jest to oficjalne miejsce kultu katolickiego czy chrześcijańskiego, ale dla wtajemniczonych wszystkie symbole, które są na zewnątrz katedr w postaci rzeźb, czy wszystkie symbole, które są wewnątrz, to jest niesamowite, że są dokładną instrukcją, jak otworzyć drzwi do innego wymiaru, tak? Gdzie trzeba stanąć, co trzeba robić, jakiemu poddać się procesowi, żeby szczególnie w tak zwanych punktach sprzężenia Ziemi z kosmosem, które my określamy na przykład jako punkty równonocy czy przesileń. No ale skąd mieć tą wiedzę? Bo gdybym pojechał do takiej katedry, to pewnie bym podziwiał architekturę i na tym by się skończyło, tak? Na tym by się prawdopodobnie skończyło, chociaż niekoniecznie. Bo proszę zauważyć, że opisy wielu ludzi, którzy coś tam przeczytali, byli bardzo, bardzo sceptyczni, poszli do jednej z tych katedr i mieli bardzo, bardzo dziwne przeżycia. Nie mówię, że mistyczne, bo to jest garstka ludzi. Przeżycia energetyczne, na przykład stan spokoju, niesamowity stan spokoju. Słyszeli czasami jakąś muzykę i tak dalej. Kiedy zaczynali się dzielić z tymi innymi, reakcja wiadomo jaka jest. Prawdopodobnie być może powiedzieli im, chyba jesteś już na pograniczu, masz coś z sobą jest nie tak. A więc... Czyli to są takie doznania nie w pełni duchowe, ale powiedzmy jeszcze innymi zmysłami odbierane, tak? Innymi zmysłami. To znaczy, że katedry budzą, o tym mówiliśmy, te zmysły, które są w nas uśpione. Budzą te zmysły poprzez samą ich konstrukcję energetyczną, poprzez użycie pewnych materiałów bardzo konkretnych, jak granit czy wapń, poprzez zbudowanie z zasadami świętej geometrii i tak dalej, i tak dalej. Sam pobyt w katedrze, jeśli troszeczkę tylko wyluzujemy, nie jesteśmy ani nastawieni, że musimy coś przeżyć, bo słowo muszę zaczyna się ograniczać, ani nie jesteśmy za bardzo sceptyczni, tylko przez taką postawę Kubusia Puchatka przyjmujemy. Ot, idę, zobaczę, fajnie. To jest ogromna, ogromna wiedza, tak? W katedrach zakodowana jest cała wiedza ludzkości. Oprócz tego, że jest bramą do innych wymiarów, jest zakodowana cała wiedza ludzkości aż do fenomenu naszego DNA, czy naszej genetyki, biochemii, biofizyki, czy w katedrach zakodowana jest wiedza odnośnie naszego układu hormonalnego. No ale to znowu tutaj mój sceptycyzm. Jak to jest, że odkrywamy coś, co już było odkryte i zapisane w architekturze kościołów? No to jest troszkę nasza taka głupota lekka. Po co wyważać otwarte drzwi, prawda? No właśnie. To znaczy to, co odkrywa współczesna nauka, no wiedziały wszystkie starożytne kultury, tak? Natomiast no problem polega na tym, że jest to nurt absolutnie wtajemniczony. Ja przez wiele lat podróży moich do Francji często się zastanawiałem, czy ci ludzie są egoistyczni, że chcą ukryć przed nami tą wiedzę, bo powinni ją wszystkim dać? Nie, dlatego że oni za tą wiedzę byli bezwzględnie prześladowani. Tu wracamy do pewnego wątku, który poruszyliśmy na początku tego tematu. Że jednak tak jakby, co wydaje się paradoksem, jak ktoś słucha, nie, są ludzie, za którymi stoją pewne potężne siły, którym zależy na tym, abyśmy nigdy nie odkryli tajemnicy tego, że możemy przejść z łatwością do innego wymiaru i otworzyć pewne nasze ośrodki percepcji, tak? A więc oni nie byli egoistyczni, tylko oni, jeśli zaczynali mówić to bardziej oficjalnie, mówiąc krótko, byli bezwzględnie torturowani i paleni na stosach na przykład. Więc musieli zastosować jakiś tajny kod, jakiś nurt ukryty, tak? I to stąd wynika. Jak to jest z tym świętym Graalem? Przybliżmy słuchaczom tą legendę. Temat na całą audycję, albo na dwie. To jest moja pasja, tak? A więc święty Graal, to co zostało spopularyzowane pewnie przez książki Browna i od tego czasu też w Polsce pojawia się wiele książek tego typu. Pierwsze pytanie, czym jest święty Graal, tak? Czy jest kielichem używanym przez Jezusa na ostatniej wieczerzy? Czy jest kielichem, do którego jeden z rzymskich żołnierzy jakby zebrał krew Jezusa czy jego żółć na krzyżu? A więc pytanie, czy to jest przedmiot? Czy jest to jakiś dziwny klejnot, który upadł z korony Lucyfera przy jego upadku, tak zwanym upadku aniołów? Czyli też przedmiot.
Od czasów książek Browna, Gardnera, takiego Anglika, zostało też takie pojęcie, mocno weszło do literatury, sang real, tak? Czyli święta krew. Mówiono, że Graal nie jest przedmiotem, ale jest linią pewnego dziedzictwa Jezusa, Maryi Magdaleny i dzieci. I że Graal, tajemnicą Graala jest to, że Jezus i Maryja Magdalena mieli potomków, a więc są to ludzie o szczególnej krwi, a jeśli są o szczególnej krwi, być może są o jakichś szczególnych zdolnościach, czy mają jakąś misję do wypełnienia na ziemi, której nie dokończył Jezus i Maryja Magdalena. A więc możemy pytać, czy to jest przedmiot, czy to jest ta święta krew Chrystusowa, czy jeszcze coś jest innego. Tylko jak to się ma do zwykłego śmiertelnika też, ten święty Graal? No, po co jest Panu potrzebny wiedza na ten temat i po co mi jest potrzebna? Po to, żeby odkryć, kim jesteśmy, jaka jest nasza moc i żebyśmy zostali wyzwoleni z niewoli, w której żyjemy, według mnie. Święty Graal daje nam dostęp do istoty naszego człowieczeństwa, czyli do światła, którym jesteśmy. A więc to, co wydaje się bajką, baśnią, odrealnione, o tym mówiliśmy, nierzeczywiste, jest niebezpieczne, powiedzmy, tak jak w bajce dla tych, którzy stoją po stronie zła, ale jeśli my znajdziemy świętego Graala, to dostępujemy w pełni tego, co we wtajemniczeniach nazywane jest oświeceniem, czy powrotem do swojej prawdziwej natury, czy nie tylko przypomnieniem sobie, kim jesteśmy, ale w jednej chwili stajemy się tym, kim jesteśmy naprawdę. Czyli cały czas tutaj można byłoby powiedzieć, że ta taka jakaś świadomość, tak? Świadomość czegoś, odkrycie, rozwój? Czy nie? Czy mylę się tutaj? Święty Graal jest związany z tajemnicą tak naprawdę nie tyle. Później mówiono, że Leonardo da Vinci, który był takim fenomenem i troszeczkę czasami jego obrazy zamawiali oficjalni przedstawiciele Kościoła, ponieważ on nie był związany z Kościołem katolickim. Czasami troszkę grał im na nosie, tak? I też jest ta koncepcja, że on rysując Ostatnią Wieczerzę nie ma kielicha na stole. I że Leonardo da Vinci pokazał, że świętym Graalem jest Maryja Magdalena. Ale w tradycji templariuszy świętym Graalem jest kobieta, każda kobieta, która odkryje w sobie pewną niesamowitą właściwość. Tak? I my dzięki temu, to jest związane z tajemnicą naszej kreacji, czy energii żeńskiej. To jest taki bardzo skomplikowany temat na początek, ale chodzi o to, że poszukiwanie świętego Graala jest poszukiwaniem tak naprawdę ukrytej mocy wewnątrz nas. Ja myślę, że to rzeczywiście, to jest na pewno szeroki temat i myślę, że to w której z kolejnych audycji może uda nam się porozmawiać wyłącznie na ten temat. Panie Marku, co to jest Stowarzyszenie Pomoc w Potrzebie? I jaki ma związek z Panem? Następny temat, taki już inny. Więc to jest coś, co troszeczkę głównie najmocniej działało w przeszłości. A czasami, kiedy ja miałem taki okres w życiu takiego powodzenia na wszystkich poziomach, łącznie z materialnym, to tak jakby zrodziła się we mnie taka potrzeba, że może trzeba się rozejrzeć troszkę wokół, czy może ktoś potrzebuje pomocy. I tak postanowiłem działać tak bardzo, bardzo lokalnie. Czy to było takie stowarzyszenie, którego celem była realna już taka pomoc dzieciom z biednych rodzin, a szczególnie z domów dziecka. Czyli ludzie, którzy mają bardzo konkretną potrzebę, na przykład butów, czy ciepłej odzieży i tak dalej, których nie mają. Więc od tego się zaczęło i w ten sposób ja z uczniami mojej szkoły, z moją żoną po prostu pomagaliśmy ludziom, którzy... Taka bardzo konkretna pomoc. Chodziło o to, żeby to było wymierne, żeby było namacalne, żeby było natychmiastowe, żeby to nie było zbieranie pieniędzy, przesyłanie gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko zebranie, danie konkretnym ludziom, zaproszenie ich na jakąś imprezę, rozdanie, żeby to było widoczne, to, gdzie co to akurat trafia, jest jak. Potrzeba. To, co akurat jest potrzebne w danej czy chwili. Czy to stowarzyszenie jeszcze funkcjonuje? Funkcjonuje, tak, ale to jest taka działalność, którą ja czy moja żona wolelibyśmy tak robić
Żeby nie na forum. Nie na forum, żeby nie dmuchać wielką trąbę, tak, jak wiele ludzi, którzy, bo to później się tak mocno rozpowszechniło, tak, i gdzieś bardziej to się stało moim jakimś tam osobistym, takim ukrytym trochę działalnością, że jeśli widzę jakąś potrzebę i czuję to, żeby to naprawdę wynikało ze mnie, a nie było chęcią tam pokazania czegoś na forum, że oto znów kolejna akcja charytatywna i tak dalej. Prowadzi pan warsztaty i gdzie można pana spotkać w najbliższym czasie? Ja prowadzę warsztaty w takim cyklu, tak jak rok szkolny, tak? Ponieważ zbliżają się wakacje, to akurat te warsztaty się kończą. Prowadzę je w głównych miastach Polski, w zależności od tego, czy zbierze się grupa. Od, no, w zasadzie teraz akurat, tuż przed, tak jak jest przesilenie letnie, czy koniec roku szkolnego, to kończę, trochę zawieszam swoją działalność i warsztaty przenoszą się na wycieczki, tak? Czyli zawsze latem organizuję te wycieczki, o których wspominaliśmy i tam oprócz zwiedzania tych ciekawych miejsc, takiego typowego relaksu i tak dalej, też prowadzę jakieś wykłady, czy jakiś tam relaks, medytację w jakimś pięknym miejscu nad oceanem, czy gdzieś w przyrodzie. Nad oceanem to daleko. Teraz robimy niesamowitą wyprawę wzdłuż wybrzeża Atlantyku do takiego miejsca, które jest ogólnie znane z Santiago de Compostela. Tak? Jest no to miejsce oficjalnie kojarzone z kultem chrześcijańskim czy katolickim. Posiada swoją odrębną, taką ezoteryczną tajemnicę i łączymy relaks, czyli kąpanie się w Atlantyku na najpiękniejszych plażach Francji z taką podróżą do wnętrza czy podróżą mistyczną. Także jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Podróż na każdą kieszeń, czy niekoniecznie? Tak to jest zrobione, żeby była na każdą kieszeń, chociaż to jest okres wakacyjny i same koszty tych hoteli po drodze są dość duże. Ale jest to na każdą kieszeń dwutygodniowa wyprawa, w której można zobaczyć Francję i od strony jej niezwykłego uroku, piękna przyrodniczego, oceanu, plaż i poznać posmak tej niezwykłej tajemnicy, tak, templariuszy, Graala, to właśnie robimy. Mhm. Pan też oprowadza, wspólnie opowiada trochę o tym. Opowiadam temat. Dużo, bardzo dużo i czasami może za dużo, może już tam troszkę, nie, żartuję. Dużo, dużo opowiadam, dużo zwiedzamy, ale też dużo wypoczywamy, tak, bo to jest po to, żeby jednak, to jest okres wakacyjny, żeby pooddychać tym atlantyckim powietrzem, wykąpać się, zobaczyć pewne miejsca. Jest, uważam, że to jest super forma, takie połączenie relaksu z głębszą refleksją nad sobą, czy nad tym, co nas otacza. Jak długo trwa taka podróż, wyprawa? Ta nasza będzie trwała dość długo, bo to jest 7000 kilometrów, to mi z powrotem równo 2 tygodnie. Mhm. No to teraz pewnie słuchacze chcieliby zobaczyć, poczytać coś na ten temat, gdzie można zobaczyć te informacje. Ma pan stronę internetową chyba, wszystkie, tak? Informacje na mojej stronie internetowej. Mhm. To my podamy tutaj tą stronę. Panie Marku, prowadzi pan zajęcia indywidualne, natomiast jest coś takiego jak regresja niehipnotyczna. Co tak. To takiego? Krótko. Hipnoza ma to do siebie, że jeśli jest to naprawdę hipnoza, to generalnie nie pamięta pan, czy dana osoba poddana sesji hipnotycznej, co w trakcie tej sesji się działo, tak? Czyli jest to wprowadzenie w tego typu trans, że wybudzając się, my nie pamiętamy, co się działo. Więc wymogiem etycznym jest to, że ma być to wszystko nagrane na kasetę lub sfilmowane. Panie Marku, bardzo dziękuję panu za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję panu i wszystkim, którzy zechcieli tego wysłuchać. Temat, który omawialiśmy, z pewnością zawiera jeszcze wiele, wiele tajemnic, godnych uwagi i odkrycia. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę pana Marka Tarana. Dobranoc panu, dobranoc państwu. Dobranoc wszystkim i przyjemnych, inspirujących snów.